O, witam wszystkich. Cieplutko serdecznie, moi drodzy. Marian z tej strony, kłaniam się i zapraszam Was na kolejny film. A co za tym idzie? No, chciałoby się powiedzieć na kolejną dawkę szachowych emocji, ale będzie to moja własna partia, więc tak, jakby niekoniecznie. Chociaż emocje w moim głosie będą, no bo to wiadomo, jak się omawia własne gry, no to jest inaczej. Był to Liczec, moi drodzy. Rapid 10 plus 0, to tempo preferuję. Rankingi, no nie grają, wiadomo. Jeżeli kogoś interesują, no to powiem. 2000 tam, 2100 po tej orbicie mniej więcej się poruszam, jeśli chodzi o te wirtualne oczka. No i teraz ktoś powie, kochany, znowu wrzuca te swoje szachowe gnioty i udaje, że jest szachowym kotem. <laughs> kotem? Kotkiem ewentualnie takim. No dobra, nieważne, moi drodzy. Siadajcie wygodnie, kawka, herbatka w dłoń, przyjrzyjcie się, moi drodzy, przebiegowi tej partii, e4 z mojej strony nastąpiło, mamy obronę francuską, ja myślałem iść ten wariant wymienny, który grywam, ale tak naprawdę te pozycje są mega symetryczne, mega równe i biały nie ma tutaj nic, więc zagram troszeczkę ambitni, skoczek d2, wariant Tarasza, dlaczego nie skoczek c3? Przecież pełni tę samą rolę. Chodzi o to, że po skoczyk C3 dostajemy go z B4 związanie, wariant Winawera. Nie do końca mi się to podoba białymi, więc skoczek D2 moim wyborem. I tu jest ruch książkowy, jest to teoria, moi drodzy. Jest to jakaś tam obrona Guimarda, no nieważne. W każdym razie. Skoczek wchodzi do gry z na pionka. I teraz można zagrać C3 albo skoczek F3. Ogólnie rzecz biorąc, nie jestem wielkim fanem, jeśli chodzi o struktury czarnych, e, grania skoczkiem C6 przed pchnięciem C5. Często gra się skoczek F6 po E5, skoczek, moim zdaniem, D7 i C5. Wtedy skoczek c6 i hetman b6 z napadami na d4. Zamknięty Francuz w pigułce. Skoczek c6 ma jakby nie było troszeczkę wady, no bo blokuje piąka z c. Ja tak to, na to patrzę, chociaż mistrzowie grają i się mają świetnie. Skoczek f6, pokusiłem się bo, o, o e5 bardziej niż po. Skoczek d7, no i... Być może trzeba zagrać nawet tak. Być może trzeba z tą strukturą próbować walczyć poprzez F6. No bo C5-F6 standardowe procedury, jeśli chodzi o centrum tego typu. Goniec D3. Rozwijamy figury. Świetny goniec, moi drodzy, na przekątnej. Po patrzący na H7. Warto mieć to na uwadze. No i tutaj nastąpiło G6. G6 oczywiście ma jasną ideę. Rywal chce zagrać goniec G7 i zroszować. Tak zwany Fianketo. Tylko, że jakie role będzie pełnił ten goniec na tej przekątnej? Niech mi ktoś powie. Hmm. F6 będzie ruchem, ono w ogóle cały czas jest ruchem, bo F6 można było zagrać przed G6, ale F6 padnie w partii, ale spóźniony już, too late. Ja zroszowałem, a jeszcze jedna kwestia istotna, mógłbym nawet nie roszować i pokusić się o H4, H5, to no bo często właśnie z tą strukturą Nazwijmy to domku, walczymy H4, H5. Po Roszadzie też można jechać H4, H5, co zresztą będzie w partii, ale warto mieć na uwadze, że ten ruch już jest takim e, punktem zaczepnym dla nas, jako strony atakujący. No, bo białymi chcemy atakować, logiczne. Zroszowałem. Goniec G7, C3. Ograniczam skoczka, który wcześniej już mógł napaść poprzez B4 na gońca dobrego, a tym samym bronię centrum. Więc skoczek może gdzieś tam do gry już e, w tej konfiguracji wchodzić chociażby i krótka roszada ze strony rywala, wieża 1, i tu już mamy kompletnie nową grę. W bazach danych był ruch Hetman E2. No dobra, wieża 1. B6 jest to niedokładność rzekomo, ale niedokładności, nie będziemy zwracać uwagi na niedokładności. tej biały jest lepszy. Na ile ciężko, zapytajcie co kwisza. Po prostu stoi wyżej. I ma lepszy potencjał, jeśli chodzi o atak. Bo to jest ogólnie rzecz biorąc plan, żeby atakować na skrzydle królewskie, moi drodzy. Centrum zamknięte, więc trzeba grać na skrzydłach. Jest to trudna gra. Jest to coś, czego, z czym mają początkujący problem. Tak? Jak wtedy grać? Jak się zachować? Mój plan jest następujący, moi drodzy. Ja wiem, że on tutaj będzie się rozwijał, jakimś tam gońcem na B7, ewentualnie będzie chciał zagrać A5. I goniec A6, żeby wymienić gońca nieaktywnego za mojego aktywnego. Ogólnie tak, plan jest następujący. Skoczka przez F1 na G3, zupełnie w, w partii włoskiej czyli też hiszpańskiej, i jedziemy do H4, H5 i osłabiamy tą strukturę. Może Hetman C2, może goniec E3, i Hetman D2, i wymiana czarnopolaków. To jest też częsty plan przy właśnie fianketu królewskim. No dobra, skoczek F1. Jakieś tutaj widzę punkty zaczepne. F6, jakby cały czas jest opcją, F6 jest najlepsze, topowe, ale nie padło. Skoczek E7. Być może chce przyjść na F5. No, częsty plan, powiedzmy sobie jeszcze. Tylko skoczek G3 wybija mu to z głowy, znaczy wybija. No, można zagrać skoczek F5, zgodzę się. Można też zagrać F6. Cały czas F6 jest superior. On gra C5. To jest właśnie też częsty plan. No, właśnie F6, C5. Tylko że akurat w tej wersji językowej nie było to najdokładniejsze. Tutaj. Powinienem był zagrać od razu H4, H5. Ja wyprowadziłem najpierw gońca, który troszeczkę dziwnie stoi. Ja mówię: No, podwiążę tutaj. Wezmę to pole pod kontrolę dodatkowo. Ale tak naprawdę, no, nie był to topowy ruch. <laughs> w tym miejscu nastąpiło, moi drodzy, wieża E8. Wieście lub nie, że cały czas posunięcie F6 jest ruchem. Jest czy nie jest? Kłamie czy nie? F6, tak. F6 albo C4 na żebym tutaj się nie uzbroił jakoś. Albo być może tak się nie uzbroił. bo tutaj już krótka diagonala dla końca. Yy, dobra, on w każdym razie, moi drodzy, wieża E8 i Hetman D2. Połączyłem wieże, jeśli chodzi o białe, no to mają wszystko rozwinięte, wszystko stoi dobrze. I wszystko patrzy na skrzydło, no jakby nie było królewskie. Czyli tam trzeba stanowić atak. Zazwyczaj jest tak, że chcemy atakować tam, gdzie jesteśmy silniejsi, czyli tam, gdzie mamy więcej sił skierowanych. To jest raz, dwa, gdzie stoimy łańcuchem pionowym wyżej, czyli w którą stronę jest skierowany łańcuch pionowy. Tak tutaj radzili arcymistrzowie w niejednym podręczniku. Ok, no i wiadomo, struktura, struktura domku atakowana często H4, H5. Jaki on ma plan? No zagrał C5, być może chce tutaj troszeczkę pomieniać, być może chce wyprowadzić gońca na B7, <laughs> przejść wieżą na C i po tej linii C coś tu podjabić, No bo on będzie kontratakował oczywiście na hetmańskim, to jest dosyć logiczne. Hetman C7 w tym momencie wszedł do gry, już się tak naprawdę też rozwiązał. No i H4. Plan wchodzi w życie z dniem dzisiejszym. <laughs> dzień, dzień dzisiejszy, dzień dzisiejszy, dzień wczorajszy. Znaczy ktoś ostatnio mówił mi, że napisał mi jakiś czas temu że. No, dzień dzisiejszy to takie masło maślane. No niekoniecznie, bo dzień może być jutrzejszy albo wczorajszy, a masło jest zawsze maślane jakby. Dobra, nieważne. Gońc B7. Rzekomo niedokładność. Zgadnijcie, jaka to jest ocena silnika. Jak, jak, jak on podaje tutaj pasek ewaluacji. Podaje 2,5 dla białych. Ze względu na potencjał. Potencjał, aktywność. No bo, dobra, teraz co oceniamy? Przypominam. Przestrzeń, dobra. Przestrzeń mam więcej, ewidentnie, tak? aktywność. Moje figury są, no, mam wrażenie, aktywniejsze, tak? Potencjał w ataku jak najbardziej siedzi. Bezpieczeństwo króli, no tak naprawdę, jeden i drugi jest w miarę bezpieczny. Jeszcze, ale już silnik wie, że ten król nie będzie bezpieczny. Dobra, H5. No nie ma czasu do stracenia, trzeba jechać H5. I w tym momencie skoczek F5 było ruchem, żeby tego skoczka rozegrać żeby coś próbować tutaj podjawić, rozwiązał się, więc teraz może zagrać skoczek f5, nawet powymieniać co, co nieco, jakby to się udało mu zamknąć jakimś takim strzałem, no to wtedy koniec nie jest tak aktywny. On tu gra f6, f6 jest błędem tutaj, który przegrywa partię powiedzmy sobie, no jasno, <coughs> jak to przegrywa partię? No chodzi o to, że f6 jest spóźnione, teraz f6 nie działa, bo po prostu wybija się wszystko, moi drodzy, tutaj do spodu z gońcem włącznie i teraz należało zagrać Hetman G5 stępem. I tutaj, po linii G, ataki mocne. Tu wszystko siedzi. Ajajaj, skoczek E5 jeszcze później. No i ja gram HG. No mówię, rezam to wszystko. To jest niedokładność, ale cały czas atak jest skoczek. Wybił, moi drodzy. Troszeczkę pozycja się uspokoiła i teraz podsumujmy, co się dzieje. Porównajmy siłę gońców. Jego goniec tragiczny tutaj, zamknięty. Mój bardzo aktywny. To jest raz. Dwa. No, skoczki obaj mamy. Super, mój Hetman. No, od razu widać, że na jakiś H6, na jakiś G5 może się wdziębić. Jego Hetman też stoi w miarę aktywnie, ale bezpośrednio nie może zagrażać mojemu królowi. Struktura pionowa. On ma tutaj słabość. I to nie małe się okazuje. No i mam Outpost. Pacówka na E5 dla skoczka. To jest coś pięknego. No dobra, jedziemy. Hetman G5. Hetman G5 tutaj był. Yy niedokładnością rzekomo. Dobrze mówię? Dobrze patrzę? Skoczek e5 od razu. No, chociaż ja nie chciałem od razu skoczkiem na e5. Chociaż wiadomo, wtedy się wszystko otwiera, można wlecieć tutaj, tutaj na h7, coś tam próbować jeszcze ze skoczkiem g5. Cały czas słabe punkty. Gorący ziemniak all the time. Dobra, włączę te warianty, bo psują mi tutaj. Ja zagrałem hetman g5. No mówię teraz skoczek e5, bo skoczek jest niemobilny, związany, rozumicie, widzicie. Więc będzie można tutaj wstawić dobrego skoka i trzykrotnie. Raz, dwa, trzy atakować punkt G6, broniony tylko raz. I w tym miejscu Hetman F4. Jeszcze była próba, żeby mieniać Hetmany, moi drodzy. Mieniać Hetmany, i tutaj tak naprawdę nie trzeba by było mieniać Hetmanów. Można by było najpierw zabić tutaj, i po zabiciu tutaj, wtrącić ze szachem na H7. Dobrze mówię? Jeszcze się upewnię, żeby nie gadał głupot. Albo na F7, albo na H7. No, i później zabić dopiero Hetmana. Ej, dobra, wracamy do gry. Ej, on jednak, król G7. Kolejny ruch, który przegrywa. No, niestety, to stoi źle. Skoczek E5 nadciąga. Jest trzykrotny atak tutaj. Dwukrotnie się tylko broni. I co teraz? Zagrał skoczkiem na E4 przesłonił, przekątnął. Dosyć ciekawy ruch. I teraz myślałem, bić w tej konfiguracji i czy może skokiem to wybijać? Uznałem, że pójdę na mijankę i dam szaszka, który okazał się być dobry. Król, moi drodzy... Aha, król, moi drodzy, mógłby yy, zagrać na h8, g8, jak najbardziej. Tu jednak na h8. No i co grać w tym momencie? Co grać w tym miejscu? Czy ja faktycznie potrzebuję tego gońca tutaj? Przy tych skoczkach, potworach istnych, mitycznych. No być może nie. No, miejmy też na uwadze fakt, że wisi Hetman, więc to wtrąciłem. Hetman, znaczy e, król odszedł i Hetman jest podbiciem. Zatem wybiłem skoczka, który jest problematyczny. <laughs> tak naprawdę można by było odbić to w, w, w tej konfiguracji, tylko że powiedzmy sobie szczerze, w tej konfiguracji nie jest to dobre. Dlaczego? Pytanie do Was: kawki, herbatki. Dostajemy to pole. Król jest zmuszony, moi drodzy, Hetman nie może się zasłonić. Król jest zmuszony do pójścia na g8. I w tym momencie mamy co? Skoczek g4 z takimi oto propozycjami. Więc tu jest wór całkowity po przyjęciu gońca. On umiejętnie zabił skoczkiem na e5. Okej, okay, tym skoczkiem, który był problematyczny. Tym skoczkiem, który tutaj wiele miał pod kontrolu. W tym momencie hetman f6, patrzę, że jest placówka, więc hej. Oczywiście skoczek bronił, dlatego też zdecydowałem się zabić tego skoka. Mam nadzieję, że nie mówię zbyt chaotycznie tego. Jest miszmasz, jest miszmasz. Ehm, chodziło też o to właśnie, żeby dostać pole f 6 stąd zabiłem, no i oczywiście wisiał hetman, więc ten skoczek został wyłączony, dlatego też między innymi. hetman f6, szakról g8 i teraz mówię tak, bić i tu oddać? Nie, trzeba odejść gońcem, odszedłem gońcem. Podobno bicie na h7 było the best. I tak mówię, ale jak bicie na H7? <coughs> Przecież wybije hetmana. Okazało się, że wybicie hetmanem prowadzi, moi drodzy, do kłopotów. Wieża bije 5 w tym momencie i po linii G są ataki, a tu skoczek się broni i jest lipa. Po biciu ewentualne, ewentualnie, ewentualne, ewentualne, to znowu mamy wybicie tutaj. Tak, czyli tutaj skoczka odbić wieżą, a tu zaciągnąć albo hetmana, albo króla. No i to jest lipa, nie? Powiedzmy sobie jasno, to jest lipa już w tym momencie. Pozycja króla jest compromise too much odszedłem końcem na C2, co jest ruchem OK. No w ogóle ciekawią mnie te analizy, bo tutaj mam cały czas wskaźnik, że tam ruch albo najlepszy, albo doskonały, albo wspaniały. No czym one się różnią? Doskonały, wspaniały, najlepszy. Ja pierdziele. Chcielibyście, żeby was nazwali najlepszym, doskonałym, czy wspaniałym w ogóle? <laughs> Czy może Blanderem? Marian Blander. Skoczek C4. Skoczek jest podbiciem, więc trzeba odejść. <laughs> Skoczek C4, no i wisi pion. No i rywal nic lepszego nie znalazł, jak po prostu odbicie, co oczywiście ma sens w szach. Tu jest plus 11 dla białych. Plus 11 dla białych? <laughs> Mając na uwadze, że mam tylko pionka więcej, tylko że chodzi o pozycję króla, co jest kluczowym elementem, który, moi drodzy, determinuje to, kto stoi lepiej. Hetman F7. Mieniacie hetmany czy nie? No nie, no jesteśmy stroną atakującą, kurczaki, król słaby, no nie wymieniamy hetmanu. Schoczek w 6 szach, nastąpiło króli 7 I w tym momencie zawiesiłem się. Mówię, co grać. Myślałem o tym wariancie, ale czy to było dobre? Czy to było dobre? Okazuje się, że niekoniecznie. On tam w pewnym momencie by po prostu zabił, przyszedł wieżą na C, tutaj też pionka ma na Bendla. Yy, tu jest wytracona przewaga po prostu, no może nie do zera, ale tutaj. Jest jeszcze dużo, dużo gry, dlatego w tym momencie nastąpiło coś. Z czego jestem dumny. Hetman G4 zagrałem. Mówię, wymuszę bicie królem na F6. Hetman oczywiście nie można jest w szach. A jak dejdzie, no to zawsze takie motywy się pojawiają z szachem. Yy, dlatego też przyjął na F6. I jaka była idea? Idea była taka, żeby zamknąć króla tutaj, moi drodzy, w dębowej skrzyni zwanej trumną. Słaby pionek H7, bardzo aktywny Hetman, brakuje wieży w ataku. Rywal ma materiał do przodu, ale to nie nieistotne, bo ten goniec jest trupem, ta wieża kompletnie nie gra. Wieża na e, żeby nic mi tutaj nie uciekło. Okej, okay. ma to sens. W tym momencie h6 rzekomo było posunięcie. Ewentualnie wieża na g8. No tak, wiadomo, co choć wieża g8, hetman h4, szach. On tu gra wieża f8. I wierzcie lub nie, że tu jest siatka matowa, której nie widziałem. Jest mat w czterech, kurde, lewele Nie widział, żebym tego. No. Ja się podjerałem, że hetmana łapię, Zobaczcie. Dałem szacha, co jest jak najbardziej dobre. Król G7, wymuszone. I w tym momencie jest mat. Kto widzi mata w trzech? Ja mówię: jest, mamy hetmana. Oczywiście zawierzę, więc jeszcze trochę gry. Tu należało zabić na H7. Ja tak sobie myślałem o biciu na H7, tylko król w 6 i co dalej. Jak to co dalej? Hetman H6, jedyna zasłona to Hetman G6. Człowieku. Czekmy. No przecież można było matować, ale po co? Wiadomo, bez sensu. Psz, to w szachach się matuje? A nie zbija figury i, i, i grabi pionki? Ha, ja mówię tak, jeee! Mamy tutaj tego gościa. No i to jest błąd, tak? No, to jest błąd, bo była wygrana, ale gramy dalej. Tu jest i tak plus chyba 6 czy 7. Nieważne. W tym miejscu król się rozwiązał, bicie, bicie. Tu można by było poddać czarnymi, ale partia jeszcze trwa. Jak to zrealizować? No mamy, moi drodzy, mamy hetmana na wieżę i skoczka. Tu mamy pionka więcej. I ogólnie rzecz biorąc, rozchodzi się o to, czy czarny będzie w stanie jakby skoordynować swoje figury. Jeżeli one będą współpracować, to będzie trudno. Jeżeli one będą rozsiane po szachownicy, bez kontaktu, pogubią gdzieś te łoki no to Hetman będzie zamiatał, leciał po słabościach po prostu. Wybiłem tutaj na C5, bo kolejne piony gdzieś tam są na celowniku, więc odbił i teraz Hetman D8, szach. Król G7, powtórzyłem szaszka, król H8. No i tak na dobrą sprawę, więc B3 z ideą wybicia, zrujnowania. Słabość jedna, słabość druga. Trzeba uważać oczywiście na otwierającą się przekątną no i coś takiego. W najgorszym scenariuszu mógłbym ewentualnie oddać to za to. Jakby tutaj chciał wybijać. Mając jakieś tutaj jakąś przewagę na tym skrzydle, jeśli chodzi o piony. No bo wiadomo, później wejście królem, tutaj jest zwolniak. Tak to trzeba gdzieś tam spostrzegać. Skoczek bije b2. No dobra, pion za pioną. Wziął na b2, ja wziąłem na d5. No i cap-cap. No nie wiem, po co to już analizować. Raczej nie ma co. No, tutaj hetman laje słabości, moi drodzy. Po prostu piony lecą jak zęby na dobrej bijatyce. Tu się okazało, że skoczek C1 w ogóle jest wersją limitowaną. Edycją, moi drodzy, która już nie ma w sklepach. Zupełnie jak Ciuchy Mariannacello, właśnie. Pytacie mnie niejednokrotnie: Marian, co z tym sklepem? Nie ma sklepu do Nie ma, na razie nie będzie. Przykro mi, kto kupił, kto nabył kubkę, kubki nie wiem tam, jakieś czapeczki, koszulki. Super, fajnie. Dla mnie to mega. Obecnie tego nie robię, nie będę robił na razie. Może jeszcze zacznę z kimś współpracować, to wtedy. Hetman C2, skoczek nie ma ruchów. No dobra, nie ma co. A rywal się jeszcze pokusił zatrutego pionka. Bo tutaj wchodzi motyw zwany podwójnym atakiem. E, samochwałka, to Marian się chwali. Ogólnie rzecz biorąc, nie jestem zadowolony z tej partii. W ogóle ciekawe jest to, wy tego nie widzicie, ale tutaj wziąłem sobie przegląd. Hmm, jeśli chodzi o procenty, to jest 74% dokładności tylko. Ale rzekomo zrobiłem jeden błąd tam, gdzie przeoczyłem mata. Znaczy, było więcej błędów, bo... Bo gdzie był jeszcze błąd tam z mojej strony? Być może było trochę niedokładności, z tym skoczek E5 to tutaj, może bicie na H7 było superior. On zrobił trzy błędy, się okazuje. No ale czasami jeden błąd wystarczy, żeby była lipa. Czesko-Ucz napisał: Gładki. <głodki> że to o mnie. Jeden z graczy zdobył przewagę i nie wypuścił. Milutko, w końcu, chociaż raz. No dobra, moi drodzy, taka sytuacja, grajcie rapidy, grajcie 10 plus 5, 15 plus 10, analizujcie sobie to wszystko. Myślę, że to była dosyć kompleksowa analiza tej, tej partii. Ja wiem, że tutaj przyjdą specjaliści typu Don Freaky i powiedzą, tu błąd, tu niedokładność, chociaż ja to cenię, bo jeżeli ktoś dba o merytorykę, no to spoko. Tylko z tym swoim ego uważajcie. I teraz ktoś powie, ha, chłop mówi o ego, a sam się tutaj pompuje, że jest... Nie, to nie tak. To nie tak. W ogóle, wzięło mnie na gadki, bycie tu siedzieć i słuchać teraz. Myślę o powrocie analiz partii widzów. Wiecie ile dostaję materiałów. Marianczelo, zobacz, jaką partię rozegrałem. Hej, może rzucisz okiem. Hej, zerkniesz. No zerkam. No ciekawe te, te partyjki, niektóre gracie. Nie, dajcie znać, co ty myślicie, jako jakaś tam 86. Ta seria na moim kanale. A tymczasem żegnam się z Wami. Życzę Wam miłej środy. A środa to mały piątek.